Szpitale w całej Polsce zmagają się z czwartą falą pandemii koronawirusa. Pacjentów przybywa także na oddziale covidowym w sądeckiej lecznicy, jak mówi rzeczniczka szpitala Agnieszka Zele-Grachtan. Taka sytuacja utrzymuje się tu od ponad tygodnia. Na oddziale covidowym na 44 miejsca mamy zajęte 38 łóżek. Na szpitalnym oddziale ratunkowym jest jeden pacjent, który czeka na wynik testu PCR. Na intensywnej terapii mamy dwa miejsca covidowe i obydwa są zajęte. Na oddział trafiają głównie osoby niezaszczepione i w różnym wieku. Na razie szpital nie będzie uruchamiał dodatkowych łóżek covidowych. Na razie żadne oddziały nie są zamykane ani przekształcone w oddziały covidowe. Nie ma takich decyzji. Szpital nie wstrzymuje na razie odwiedzin, ale jak mówi rzeczniczka szpitala, odwiedziny odbywają się po uzyskaniu zgody kierujących poszczególnymi oddziałami.